Jesteśmy w Barcikowicach. Taka mała wioseczka. O! Widzicie, zawsze jakieś nowe niespodzianki. Tego domku na górce tutaj to ostatni raz jak byłem, to nie było. Ładna widla. A się budują. Mają pieniążki. Stawiają sobie. Ale ładnie to postawił na górce. O! Aj. A my przejedziemy sobie przez najpierw przez Barcikowice. Tam do tej właśnie szosy, gdzie ten samochód jechał, dosłownie może kilometr już będą zatonie i będzie zatonie z pałacem. Tutaj w prawo na Studzieniec się jedzie. A tutaj w lewo właśnie zmierzamy do Zielonej Góry, ale oczywiście zatrzymujemy się w Zatoniu i potem jedziemy do Czonkowa. Pokazać ośrodek sportowy. Ten pałac, ruiny pałacu, to one są tam daleko w tym parku. Mają kościółek. Może uda mi się go sfilmować, ale tak z daleka tylko pokażę.
O, tam jest wśród tych chałupek wieżę widać kościółka. Oczywiście pani hrabina w pałacu miała własny kościół, ale też jest w ruinie. Może uda mi się pokazać fragment. No, tutaj mają od o właśnie tam mają kościółek. Tu po lewej stronie jest przedszkole chyba. No, tak wygląda właśnie w Katonie. Bardzo znana odegdaj wioska ze względu właśnie na to położenie tutaj na pałac. Który zresztą w 1945 roku został spalony przez armię radziecką. Wszystko palili. Tak. Przykro mi, ale taka prawda. Żadnego przywiązania u nich nie było do zabytków. Na tym kominie, tam wprost, to widać gołąbki. Widzę ich trzy. To może właśnie młoda para. Może mi się uda. Przybliżyć je. To ocenicie. A może to jest trójka młodych? Nie wiem, czy ja tutaj coś dojrzę. Postaram się wyciągnąć tę kamerę. No właśnie. A mam nadzieję, że jeszcze przybliżę. No, są bociany. No tak, to już dłuższy czas pewnie tutaj są. W tej miejscowości. Oczywiście za niecałe półtora miesiąca będzie odlot.
Także pożegnamy się z bociankami. No ale one przylatują dość wcześnie, bo już na początku marca już można zobaczyć, także młode są odchowane. W dalszym ciągu tutaj po lewej stronie.